To tak jakbym zrobił pokaz w synagodze, czy w meczecie. Czy jestem wierzący, czy jestem wyznawcą tej wiary, czy innej, to jednak powinniśmy okazać szacunek dla tych, którzy są wierzący. Sam pomysł wydaje mi się nie na miejscu, niestety. I to nawet nie chodzi o moją religijność, bo uważam, że jest coś, co czuwa nad nami. Ja mam tę swoją siłę wyższą, która bardzo mi pomaga i w nią wierzę. I czy to jest Budda, czy to jest Bóg, czy to jest ktokolwiek inny, nie ma to znaczenia, ale i bez względu na to, czy często, czy nieczęsto jestem w kościele, myślę, że kościół nie jest po to, aby robić tego typu imprezy. Chodziłam do katolickiej szkoły, do Urszulanek i jakoś nie jestem za tym, żeby pokazy się odbywały w kościele. Jestem wierząca i wydaje mi się, że to już jest trochę przesada. Starałem się zrozumieć ten wybór. Nie wiem, co miało na celu, czy zwrócenie uwagi. Jak zwrócenie uwagi, to na pewno zwrócił na siebie uwagę. Słyszałam, że muzyka była tam z jakichś horrorów puszczana i tak dalej. Zatem to było typowo nastawione na prowokacje. I wydaje mi się, że z tego punktu widzenia to nie jest do końca smaczne. Wywoływanie skandalu muzyką, która była tam puszczana, o której czytałam, nie wiem, takie troszeczkę na siłę, aby zwrócić uwagę. We Wrocławiu jest Muzeum Architektury, gdzie jest kościół opuszczony, w czasie wojny był zbombardowany i nie jest już kościołem. I tam się odbywały pokazy mody. I to dla mnie było do zaakceptowania. Można zrobić fajny pokaz mody w kościele, tak jak było w filmie Felliniego, tak? Tam to było pokazane ze smakiem. Klasa i jakość, za jaką ceniłam Maćka Zienia, nie potrzebuję aż takiego skandalu, kontrowersji. Już to nie mam chyba potrzeby komentowania tego.